Cześć wszystkim w poradniku Jak rysować mangę. Z tej strony Jorisu i w tym tygodniu zajmiemy się jedną z najtrudniejszych czynności, z którymi boryka się praktycznie każdy rysownik, czyli omówimy, jak rysować dłonie. Więc nie ma na co czekać, zaczynajmy! Przed przystąpieniem do tłumaczenia powinnam wyjaśnić kilka ważnych kwestii związanych z rysowaniem rąk. Zatem zaczniemy od nieprzyjemne komentarze. Rysowanie postaci jest trudne, a szczególnie rysowanie ich dłoni. Myślę, że wielokrotnie spotykaliście się z nieprzyjemnymi komentarzami, że coś się złego zadziało nie tyle co z postacią, a z jej dłońmi. Powiem tak, czytając takie skargi, nie zaczynajcie chować rąk za plecami postaci albo w jakiś umiejętny sposób ukrywać ich w kieszeniach. Aby opanować w miarę przyjemne dla oka rysowanie dłoni, należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Silna wola. Powtórzę się, ćwiczcie jak najwięcej, bez tego nie pójdziecie dalej. Nawet jeżeli będziecie mieli już dość tych rąk, będą się wam one śniły po nocach w postaci koszmarów, to nie traćcie chęci. Z czasem będą one przypominały nasze ludzkie grapyski, więc do roboty. Obserwuj uważnie. Mówię o ćwiczeniach i to bardzo dobrze, ale jak to właściwie robić? Sama czynność rysowania polega głównie na umiejętności uważnego obserwowania. Czyli to obserwacja pozwoli nam wychwycić rzeczywisty kształt rzeczy i przenieść go na papier. Co tak właściwie mówię? A dokładnie to, że gdybyśmy teraz narysowali coś skomplikowanego z głowy, z czym nie mieliśmy za często styczności i tym są nasze nieszczęsne dłonie, to wyszłoby to pokraczne i krzywe. Dlatego po to są nam potrzebne jakieś wzorce, o które będziemy się opierać. W końcu my sami mamy dłonie, więc zwyczajnie ułóżmy je tak, jak tego potrzebujemy w danym rysunku i je przerysujmy. Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie referencji, tylko nie w postaci kalki, a takiego pierwowzoru, na którym się opieramy. Kształty pomocnicze. Trudno jest nam odtworzyć skomplikowane obiekty, więc dla ułatwienia przyjmujemy niektóre elementy jako bryły. Dla przykładu rysujemy śródręcze jako płaskie pudło z zaokrągleniem w miejscu pojawienia się palców. Idąc dalej, kciuk będziemy szkicować na kształt jakiegoś dziwnego trójkąta. Natomiast same palce będą walcami. Szkicujemy. Zaczniemy od czegoś prostego, czyli zwyczajnej podniesionej dłoni z frontu. Jako pierwsze szkicujemy śródręcze w postaci wcześniej wspomnianego pudełka. Następnie zaokrąglony trójkąt wyznaczający kciuk. Największym wyzwaniem mogą być palce, ponieważ trudno jest rozrysować palce w taki sposób, aby dłoń była odzwierciedleniem naszej ręki. Więc oprzemy się najpierw na kształcie drugiego płaskiego pudełka, po czym będziemy na nim dodawać palce. Rysując palce, musimy dokładnie obserwować swoją lub referencyjną dłoń, aby wiedzieć, w którym miejscu zaginają się czy też kończą palce. Dodatkowo, samo wnętrze dłoni ma fałdy, których nie możemy pominąć. Wszystkie wyżej omówione elementy są jedną składniową określającą dłoń.
W dalszych ćwiczeniach będziemy rysować dłonie w różnych pozycjach, więc zalecam pilną obserwację oraz staranie się odwzorować moje ruchy szkicu. Może to Wam pomóc, aby rozwinąć swoje umiejętności przedstawienia dłoni w bardzo prosty sposób. Zaczynamy od pudełka, który opisuje śródręcze. Następnie możemy naszkicować fałdy ręki, aby pomóc jakoś przedstawić jej układ. Następnie zarys kciuka, co prawda nie jest to kształt trójkąta, ale może nam to jakoś pomóc, aby później poradzić sobie z jego narysowaniem. Tutaj trudno jest cokolwiek powiedzieć, ponieważ musimy dokładnie przyglądać się temu, na czym się wzorujemy. W moim przypadku jest to zdjęcie mojej dłoni, więc zalecam znaleźć jakąś referencję albo pokombinować ze swoją dłonią w taki sposób, który będzie dla nas odpowiedni. Poprawię teraz szkic, abyście mogli zobaczyć, co nam się tutaj urodzi. Dłoń jest praktycznie skończona, co prawda nie jest idealna, ale przypomina rękę. Położę gdzieś ją w kącie i przejdziemy dalej. Przejdźmy do kolejnego szkicu. Zaczynamy ponownie od pudełka. Następnie zarys zagiętych palców do środka dłoni. Musimy wiedzieć, w którym miejscu są tak zwane kosteczki, aby móc dalej pociągnąć palce do zagięcia. I to właściwie tyle ze szkicu. Mogę śmiało poprawić to, co narysowałam. I mamy skończony szkic, przenieśmy go w kącik i rysujmy dalej. Teraz narysujemy wiszącą rękę w dół. Tak jak poprzednio, rysujemy najpierw prostokąt, czyli tak zwane pudełko, na której opieramy rękę, a dokładniej śródręcze. Kształt tego pudełka w zależności od układu ręki może się różnić, nie zawsze jest taki sam. Następnie palce. W tym przypadku również trzeba patrzeć na referencję, na której się opieramy, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie określić, jak te palce mają się poprawnie układać. Co prawda szkic jest pokraczny, ale spróbuję go poprawić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widać, nie jest to takie złe. Przenieśmy szkic na bok i przejdźmy dalej. I jeszcze raz zaczynamy od pudełka. Następnie rysujemy zarys trójkątnego kciuka. Dodam też nadgarstek. Następnie palce. I jeszcze raz odnosimy się do referencji, ponieważ bez tego ani rusz, jeżeli nie mamy wyćwiczonej wyobraźni, jak się układa ręka, to po prostu musimy się czymś posiłkować i te zdjęcia czy nasza dłoń są tutaj bardzo potrzebne i bardzo nam pomogą, aby rozwinąć swoje zdolności. Polecam cały czas przyglądać się temu, jak ja to robię, bo to może Wam pomóc, naprawdę. Poprawimy ten szkic. I co z tego wyjdzie, przekonajmy się. Nie jest tak źle, jak myślałam. Przenieśmy go na bok i przejdźmy dalej. Teraz narysujemy nieco bardziej dynamiczne dłonie, a dokładniej palce.
jeszcze raz rysujemy pudełko. Następnie taki leżący okrąg, dokładniej jajko, na którym opieramy kciuk. Ale to tylko taki symboliczny kształt. Następnie palce. Patrzymy cały czas na to zdjęcie, na którym się opieramy. Nie przejmujmy się za bardzo, że ta ręka może wydawać się krzywa. Po poprawieniu linii możemy tak naprawdę spojrzeć, czy rzeczywiście aż tyle tych błędów zrobiliśmy, czy może ta ręka może być jednak taka bardziej poprawna niż myśleliśmy na samym początku. I jak widać, jest całkiem nieźle. I pozostaje nam ostatni szkic. Narysujemy teraz dłoń, która będzie wskazywać gdzieś tam palcem. Rysujemy pudełko. Następnie rysujemy palce w podobny sposób jak poprzednio, tylko zostawiamy palec wskazujący, żeby był on po prostu wyprostowany. Poprawiamy szkic. I gotowe. Zobaczmy teraz, jak wszystkie nasze szkice się prezentują. No, powiem Wam, że jest całkiem nieźle. Z mojej strony to będzie wszystko. Przejdźmy do kolejnej części odcinka. O nie, to już prawie koniec. Czujecie niedosyt w tym odcinku i macie uczucie, że nie do końca załapaliście, o co chodzi w dzisiejszym poradniku? Wydaje mi się, że to nie będzie problemem, ponieważ nie zapomnijcie, że od jakiegoś czasu przygotowuję dodatkowo fiszki rysunkowe, nawiązując do każdego z odcinków jak rysować mangę. Więc po obejrzeniu filmu zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie link do wademekum mangowego rysownika. Co w następnym odcinku? Powiem Wam szczerze, że dzisiaj mam ogromny problem nagrywać dźwięk. Jestem jakaś taka sztuczna i wykończona, ale mimo wszystko, nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się omówieniem układu pozy postaci, czyli wytłumaczę, jak prawidłowo rozplanować zarówno postać, ale również perspektywę, opierając się na liniach prostych. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Przygotowaliśmy dla Was masę atrakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!